Hej, halo, czyli dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym materiale, moi kochani, z Ghost Gianta, czyli grze na VR. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, słuchajcie, gierka generalnie jest bardzo, bardzo fajna, urocza, ale przejdźmy może przejdźmy do tego. No i słuchajcie, więc my już jesteśmy jakby przy wyborze poziomu i w sumie bez zbędnego gadania, odpalmy sobie właśnie gierkę. Generalnie chodzi o to, że my jesteśmy Bogiem, wielkimi boskimi ręcoma, których teraz nie ma. I w grze mamy takie właśnie stworzonka, jak tutaj ten mały tutaj, czy to lis, czy to no jakieś zwierzakowate, coś po prostu, dzięki któremu dostajemy ręce, a tak naprawdę jesteśmy stworzeni i będziemy mogli pomagać totom jako Bóg. Cześć maluszku, ej weź nie po... Ty, ja go dotknąłem. Wow. Ale opcja. Nie bój się, ej tej. Spokojnie. Już spokojnie, no i... Ej, ale jaka to jest opcja, naprawdę. Tu mamy domek jakiś, tu... No chodź tu, no weź nie bój się, no ja ci tylko, wow, wszystko, jakie to jest ładne. Przepraszam, chodź tutaj, chodź tu. Mogę cię podnieść? Czy tylko paluszkiem, a paluszkiem tylko, nieważne. Wow, i teraz ten, on będzie tak sobie... Ty! Chodź tu! Czy ja mogę złapać to drzewo i... O nie, nie, halo, nie, te! Dobra, spokojnie, trzymam to drzewo, nie ma problemu, no i voila! Udało mi się naprawić. Nie ma problemu, właśnie, bo ja mogę robić takie rzeczy, takie... O! No właśnie nie te, właśnie, ja mogę sobie przestawiać te tutaj domki. Chodź tu, chcę cię podnieść, no. Mogę? Halo, gro, pozwól mi. A dobra, nie mogę bezpośrednio mieć, wiecie, nie mogę mieć interakcji z nimi, ale z rzeczami, które są dookoła, mogę już mieć i właśnie muszę pomagać tym stworkom, no nie? No dawaj, lecisz. Dawaj, do brzegu. Ej, słuchajcie, mogę nawet tak blisko jego zobaczyć, nie? O, to i się po... No spokojnie, naprawimy. Naprawimy, no weź to, albo ja wezmę, okej? Okay? Mogę? Nie. Ej, w ogóle my mamy tylko 3 palce, czajcie to? Dobra, dawaj, idź. Dawaj, musimy lecieć dalej. A, kuciu, a, popa, po dosku. A, nie. A, Jezu. Cena druga, farma. Wow, jak to wszystko ślicznie wygląda. Czy ja mogę ci... Nie no, spokojnie, no, no Jezu, no nie, no czemu ty się mnie bo... Dobra, co ja mogę tu zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Mogę wyciągać na przykład... Mogę te sunflowersy powyciągać. No sobie wyciągłem, nie? I to w ogóle XD, w sensie to jest taka makieta. Nie bój się mnie, no weź. Spokojnie, no. Spokojnie, nikt nie widzi. Spokojnie, już. Cześć, dobry panie koniu. Ej, ty jesteś koniem, serio jesteś koniem. Cześć. Cześć. Nie bójcie się mnie, no, naprawdę. Czy ja mogę coś tu zrobić legitnego, czy na razie to jest przeżywanie ich historii? Cześć, Louis. Ja jestem Hades, ale dla ciebie to jest bez różnicy. Naprawdę ja chcę już zacząć tutaj prawdziwą przygodę Boga i pomagać tym małym stworzonkom. Cześć! Cześć! O! You really are
Mogę cię po brzuszku pogłaskać. Cześć panie ptaku, dawaj tutaj, daj to, no nigdzie ty lecisz, no. Dawaj ten klucz. Dawaj go. Czy mógłbyś mi go dać? Halo, to ja miałem wziąć, no dobra, ale... Oj, panie ptaku, no, że ja muszę ten... Dobrze, więc odzyskaliśmy klucz dla naszego małego kolegi. No i szczęśliwy ma kluczyk, znalazł ten... zostaw to! Czy mogę w ciebie rzucić oponą? Weź, zostaw ten klucz, no, ziomek, no, to nie jest twoje, a ja cię biję oponą. Czy jeśli to rzucę daleko, to będzie to widać? Te widać. Jak nie potraficie się zachować, ja go biorę. I sobie otworzymy drzwi. Ło, to ja muszę ci otworzyć. No dobra, to niech będzie. Proszę, otwórz. No i dużo myszy jeszcze wyszło. No nie bój się, jesteś koto czymś, to powinien się ich nie bać. Tylko wręcz je polować, a nie, kurde. No. Nowe słoneczniki masz. Albo nie. O nie, szczury zjadły wszystko. Spoko, ja ci pomogę. Jeszcze nie wiem jak, ale ja ci pomogę. Nie martw się, daj mi ten worek. Ej, patrzcie, mamy kapelutek i mamy ten. I i przebranie ten. Czemu ja pomagam niepełnoletniemu, żeby mógł prowadzić samochód? I dobra, nieważne, wsiadaj do samochodu. Daj, wsiadaj do samochodu. Jedziemy do miasta, sprawdźmy, co na nas czeka w mieście. Tylko odpal go, umiesz go odpalić? No niby umiesz, powiedziałeś, że umiesz, więc... No dawaj. No ja mam tu oponę, więc ona się pewnie przyda. No dobra, bo mamy samochód, no nie. Ale co ja mam z nim zrobić, to ja nie wiem, powiedz mi, typciu. A dobra, słuchajcie, musimy go tu położyć, nasz samochód i... To nie tak, że opona nam uciekła, ale my montujemy nową. Wow, udało się, dobra, idę za tobą. I pyk. Scena trzecia, The Forest Road. Słuchajcie, jesteśmy... Kurde, ale ta gra wygląda tak ładnie. No Jezu, ty jesteś sierotą, nie? Ty się rozbijesz prędzej. Więc kolejna analogiczna coś. I tylko będziemy musieli... Co ty jesteś? Wygląda jak piłka do koszykówki. Patrzcie! No, czekajcie, jak się zrespi, to pokażę wam jeszcze raz. Pyk! I pyk do ko... Coś mi nie idzie do kosza, więc tak... więc wiecie, ale... Próbuję, a tak? No nie... Było blisko. Czy ja muszę ci wszystkie skałki ten... Tak jest, udało się! Pyk! Dobrze, ale co dalej? A dobra, to na przykład tak trzeba było zrobić. O. Dobra, dawaj, chodź tu, a ja sobie drugą rzucę, nie udało mi się, ale zaraz się zrespię, aż szyszką jak sobie wrzucę, albo tym sobie wrzucę. Ty, no prawie to wleciało, a. Przepraszam, już ten, to jest opona, ale ta opona ci nie ten, wow. Czemu on kieruje tym pojazdem, ja nie rozumiem tego, nie? Tak wiecie, trzymam się za głowę, ale nie mogę. I ten, tam jest domek w ogóle, to jest ten domek, z którego zaczęliśmy. To po to był kosz, musimy wrzucić, tam właśnie rzucić, żeby on sobie mógł przejechać tu. Ale co ja mam tu wtedy zrobić? W sumie za bardzo nie wiem, bo chciałbym, stój kumpel. I mam jakąś dźwignię, Dobra. Małe ptaszki. Tak miałem zrobić, serio. Cichutko. Naprawdę miałem tak zrobić, to nie był skam, serio. Generalnie mamy tu bardzo krótkie chaptery, nie? Te sceny. Ale jesteśmy już w mieście i tam widzę ludzi. Tu zaparkował nasz kumpel. Myślałem, że mogę cię podnieść. Czy ja mogę tu kogoś podnieść, cokolwiek, czy jeszcze nie? No dobra, dawaj, chodź. Wow, te chmurki jeszcze na sznurku, jak to uroczo wygląda. Tu mamy śmietniczek, w śmietniczku mamy ten. Mamy tu... Mogę? To przepraszam. Nie mogę, ale ile tu jest rzeczy do wzięcia, patrzcie, w sensie do ogarnięcia.
Dobra, czy jeśli zrobię krok do przodu, to będzie zbrodnia i... ja bym chciał te kwiaty, czy ja mogę je wziąć, czy nie? Okej, ty jesteś tutaj. O, dobra, dobra, nie było tematu, nie? To czy ja mogę tu coś od... To dobra, to ja muszę sobie pootwierać to wszystko, aby... O kurde, ja całe miasto detonuję, tu jest kotek w ogóle. Ej, mam taco, znalazłem taco. Czy ty chcesz taco? Założyłem mu taco na głowę, ale opcja, nie? No dobra, tylko... O, tu jest kolejny ten. Dobra, to wiesz co, to może to zamiast taco damy ci to. O, nie, elegancko, no. Co my mamy? Możemy ci dać monocykl, to do jeżdżenia? Chyba nie, ale weźmy to. Okej, mamy ananasa. Mogę dać mu ananasa na głowę. No i możemy z powrotem wziąć domek, tutaj ten. Ej, najlepsze jest to, że mogę im wszystkim tu przeszkadzać. I to jest zabawne. Dobra, co ty byś chciał? Ej, patrzcie, tutaj w tym domku jest taki mały, taki robaczek. Wow. O, wow, i to, znalazłem to. Założyłem mu śmietnik na głowę. W sumie nie wiedziałem, że chcę to zrobić, więc tak. Dlaczego, że śmietnik sam się rusza? To spoko, ale... Jaki jest tym cel, ziomek? Co to jest? Nie wiem. Aj, Louis, ja rozumiem, ty po prostu przed nią się chowałeś. No spoko, w sensie chciałeś się schować. Nieładnie, Louis, nieładnie, kurde, no. A mogę go, Słuchaj, tak, chcę, przypuśćcie Louis'ego, bo ja was tutaj tak pstryknę. Czy coś? Oj, przepraszam. Czemu mogę ci zepsuć po... Ej, przepraszam, w sumie to tak nie chciałem, ale... Ej, gdzieś tu był kurek, który zostawiłem, ale nie wiem, gdzie on jest. Spoko, daj mi ten obraz. Daj mi ten obraz, ja tu pędzel gdzieś miałem. I czy... O nie, ja myślałem, że... Ja miałem troszeczkę nadzieję taką. Ja muszę mieć jeszcze inne kolory skądś. O, na przykład tu mamy czerwony. Ej, patrzcie, jak wykombinowane. Dobra. Ale ja jestem dobrym malarzem. Tylko skąd wziąć inne kolory teraz? Tu jest zielony. Nie, to nie jest zielony. Czy to jest żółty? Tak, ten kwiat był żółty. Ej, słuchajcie. Ja to jestem malarzem. Le malarzu. I dawaj. Dobrze. Tylko teraz tak, do wody. Daj piąteczkę i żółwika. No dobra, w każdym razie potrzebuję troszeczkę innego koloru i nie mogę go znaleźć. Ej, dobra, znalazłem niebieski, trzeba tam rzucić, po prostu. Dopiero teraz zauważyłem, że tam było do rzucenia, więc jakby moje gałganiarstwo, sorki. I teraz, no, nice, tu, dawaj, rysuj, maluj. No i elegancko. O, słuchajcie, tak sobie stanąłem randomowo i zacząłem tykać to i takie wyszło. Wyszło troszeczkę ciemnego tutaj i Bóg artysta. No, pucu. No i elegancko i to jest hot dog, wesołe hot dog. Spoko, takie face ghosty, ej, to jest takie słodkie bardzo. No coś pięknego, prawda? Dawaj, lecisz. Dawaj, lecisz teraz, leć dalej, idź, oni się tutaj... Magnifique, dokładnie tak. Nie wiem, to jest pracownia kogoś, kto naprawdę, widzicie, to coś ładnego robił, a my zrobiliśmy uśmiechniętego hot doga, tak jest. Uff, czuję się spełniony emocjonalnie i wszystkiego, no dawaj, leć. Leć, dawaj. To czego ty jeszcze potrzebujesz? Ale słuchajcie, moi kochani, to będzie na tyle w tym materiale, jeżeli będziecie chcieli więcej, dajcie znać, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do kolejnych materiałów, no i cześć, piu.